Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Milowych Rozmów. Moim dzisiejszym gościem jest Pan Sławomir Paterek, wójt gminy Gnojnik. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią. Panie wójcie, jak układają się inwestycje w gminie Gnojnik na ten rok? W tym roku mamy kilka takich kluczowych inwestycji, a mianowicie taką pierwszą sztandarową jest budowa sali gimnastycznej w miejscowości Biesiadki. W tym roku prawdopodobnie zakończymy na stanie surowym. Ewentualnie, jeśli uda się pozyskać dodatkowe środki, będziemy pracę kontynuować. Natomiast wstępnie zamiar jest realizacji stanu surowego. Również w tym roku będziemy realizować przydomowe oczyszczanie ścieków oraz kończyć już rozpoczęty w tamtym roku projekt przygotowania dokumentacji na wodociągowanie gminy. A jak wygląda ustalanie strategii rozwoju gminy Gnojnik? Strategię przyjęliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji i teraz kontynuujemy rozpoczęte działania, właśnie które rozpoczęliśmy 2-3 lata temu. No, jeżeli chodzi o strategię, to myślę, że jak w większości gmin są to podstawowe usługi dla mieszkańców, czyli inwestycje związane z oświatą, inwestycje liniowe, czyli wodociągi, kanalizacja, drogi, chodniki, jak również inwestycje w ogólną poprawę wizerunku miejscowości, czyli w ramach małych projektów, to jest upiększanie miejscowości, jak również przygotowywanie nowych rozwiązań, czy nowego wykorzystywania przestrzeni ogólnodostępnych, jak również standardowej już odnowy miejscowości, gdzie często właśnie w ramach tego typu działań zawierają się inwestycje typu budowa chodników, czy parkingów, czy placów w centrach danych miejscowości. Czy te aspekty działania, strategii rozwoju gminy były ustalane przy współpracy z mieszkańcami gminy? Też mieli swój wkład w to? Dokładnie tak. Strategia gminy była szeroko konsultowana z wszystkimi uczestnikami życia społecznego, jak również cały czas gmina kontynuuje realizację budżetu partycypacyjnego, a mianowicie dużo się teraz o tym mówi, wiele miast czy gmin przeznacza określone kwoty. My już od wielu lat dużą część środków pozyskanych w ramach podatków przeznaczamy do podziału właśnie między poszczególne miejscowości w ramach podziału środków wiejskich. Także w tym roku blisko 1 000 000 zł zostało przeznaczone właśnie na budżet społeczny, można tak to nazwać. Panie wójcie, niedługo rusza rozdanie środków unijnych. Czy zamierzacie z nich skorzystać? Jeśli tak, to na co byście przeznaczyli te pieniądze? Oczywiście, że chcemy z tych środków skorzystać, dlatego też w tym roku te inwestycje może nie idą aż z tak dużym rozmachem, bo właśnie chcemy przygotować się do absorpcji środków tych, które będą w kolejnych latach, a mianowicie głównie właśnie wodociąg, kanalizacja, czy chociażby dokończenie sali gimnastycznej, czy kolejna duża inwestycja w ramach infrastruktury oświatowej, przedszkole, i to pozwoliłoby nam, powiedzmy, ten zakres inwestycji w ramach właśnie oświaty zakończyć. Już nie wspomnę o remontach, ale to są już zadania własne, na które środków zewnętrznych nie można pozyskać. Wracając do pytania, no to oczywiście odnowy centrum miejscowości, termomodernizacja budynków, no w tym momencie jesteśmy na etapie przygotowania planu niskiej emisji, właśnie w tym celu, aby gmina mogła składać wnioski w celu uzyskania środków na termomodernizację czy to szkół, czy budynków mienia komunalnego, jak chociażby domy ludowe, czy domy strażackie. Kolejnymi na pewno pozycjami też będą odnowy centrów miejscowości, następnie też na pewno jeszcze będziemy chcieli starać się
ośrodki w ramach przeniesienia czy powiedzmy modernizacji Centrum Kultury. No, tych potrzeb jak zwykle jest bardzo dużo, natomiast no, też kwestia możliwości, jakie gmina ma, jak również możliwości pozyskania środków, one też są ograniczone i też nie zawsze taka kwota, jaką gmina chciałaby pozyskać, jest możliwa. A na jaką kwotę liczycie? Czy macie jakąś ustaloną taką, o którą chcielibyście zawalczyć? Na chwilę obecną jest to jeszcze ciężkie do sprecyzowania ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie do końca określić, z których stricte programów będziemy w stanie skorzystać, czy będziemy chcieli aplikować. Jest to podyktowane tym, że na chwilę obecną jeszcze nie ma żadnych wytycznych, a na chwilę obecną są przedstawione ogólne zarysy podziału środków, natomiast jeszcze nie ma ustalonych reguł, więc jeżeli nie mamy ustalonych reguł podziału tych środków, jak również zasad aplikowania i przyznawania, no to też ciężko jest nam się określić. Ogólnie myślę, że w tej perspektywie chcielibyśmy pozyskać między 20 a 30 milionów złotych, głównie na inwestycje liniowe, wodociągi, kanalizacja, bo to są bardzo ważne i kosztowne inwestycje. Myślę, że to wszystko wystarczy, te pieniądze, czy będziecie musieli też coś od siebie dokładać? Nie, no oczywiście, dlatego też to, co powiedziałem wcześniej, że w tym roku chcemy obyć się bez finansowania zewnętrznego, bez kredytów, tak aby budżet gminy był przygotowany na kolejne lata właśnie do wniesienia wkładu własnego. Nie ma projektów albo, a jeśli są, to jest to bardzo nieliczna grupa, najczęściej są to projekty miękkie, gdzie można uzyskać 100% dofinansowanie. Przy projektach twardych, inwestycyjnych zawsze gmina musi zabezpieczyć środki na wkład własny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu. Moim dzisiejszym gościem był Pan Sławomir Patelek, wójt gminy Gnojnik. Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani. Do widzenia.